Gadget Prime? Dzisiaj sprawdzam diagramy pogodowe, no i muszę stwierdzić, że jest ciekawie na jeziorze skalnym, na skalnym jeziorze, a dawno tam nie byłem. Zobaczcie, kupiłem niedawno siatkę za prawie 1500 coinów, a tutaj już mam prawie następne 10 tysięcy coinów. Nie, za 15 tysięcy coinów kupiłem i mam już prawie 10 tysięcy coinów. Zobaczmy, jak wygląda dzisiejszy diagram na jeziorze skalnym, na skalnym jeziorze. Dzień słoneczny, zobaczcie, od godziny 13 elegancko można łowić łososiowate, pstrągi i tak dalej. I później zobaczcie jeszcze w nocy, diagram w nocy od 21 pełen szczyt i potem nad ranem od 3, tak drugiej, trzeciej, no po prostu elegancko. Także polecam, polecam. Dzisiaj się udamy na jezioro skalne, na skalne jezioro. No i to jest to, na co zawsze liczę, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale tak jak na przykład zawsze liczę na jeziorze Emerald, na takiego pstrąga dużego, znaczy nie pstrąga, tylko sandacza dużego, tak na skalnym jeziorze zawsze oczekuję złotych pstrągów z Colorado, ponieważ ich parametr jest niesamowity. Taki 400-gramowy złoty pstrąg z Colorado daje prawie 60 punktów doświadczenia. Naprawdę. Zobaczcie. Nie dość, że jest elegancki, kolorowy, piękny, to jeszcze tyle expa i doświadczenia. No naprawdę. I pieniędzy sporo, naprawdę. Tak więc, no, jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o początki połowu, dzisiaj faktycznie w związku z tym diagramem pogodowym biorą naprawdę ryby, dosyć często biorą i są to raczej, jest to raczej tak dla mnie drobnica, największe to są 600, 700, a tak to po 300 gram, aczkolwiek pieniążki są całkiem sympatyczne, no 50 coinów za jedną małą rybkę. No to jest całkiem fajnie. W każdym bądź razie na razie ten diagram daje dużo zacięć. Jest sporo tej ryby, natomiast jest to drobnica. Nie trafił się żaden jeszcze łosoś Clarka czy taki medalowy pstrąg tęczowy. No to tyle. No w końcu wzięło coś większego. Miejmy nadzieję, że większego i będzie. Będzie to coś, co waży przynajmniej 1 kg, no bo już się odzwyczaiłem od holowania czegoś takiego porządnego. Zaraz okaże się, co to jest. No, w końcu. W końcu coś ponad kilograma, pstrąg tęczowy. Bardzo fajny pieniądz. Także polecam jezioro skalne dla zabawy, dla pieniędzy, dla frajdy i dla pięknych widoków. Naprawdę. No i kolejne ciekawe branie. Tym razem holujemy coś kolejnego. Zobaczymy, co tutaj się nam przytrafiło. Też pewnie około kilograma, nie więcej. Dlatego, że widzę, że się dosyć łatwo zwija. Nie ma z tym problemu. Także ciekaw jestem. Chciałbym złowić medalowego pstrąga z Colorado. To by było piękne. Taki medalowy pstrąg z Colorado. No fajna ryba jakaś chyba. Ale one są ruchliwe, naprawdę. Ogólnie jak się pstrągi holuje, to widać jakie one są żywotne ryby i takie. No, ciekawe. I co to? No proszę, medalowy pstrąg tęczowy, prawie 2 kg. Kurde, ale czad. Czyli zgodnie z diagramem w tym szczycie brania biorą naprawdę fajne okazy. Zabieramy do siatki. No i moje życzenie się spełniło, a oto wziął medalowy złoty pstrąg z Colorado. Zobaczcie naprawdę, jaki jest parametr tej ryby. Taki mały okaz, 790, prawie 800 gram. Jest tyle warty i daje
142 punkty doświadczenia. Naprawdę, polecam. Piękny, duży. No nie jest duży, no on ma 42 cm, ale jego... Powiem szczerze, jego ten taki parametr w grze daje takiego... Obok sandacza kanadyjskiego, sandacza amerykańskiego daje taką topkę, tak? Czyli złoty pstrąg z Colorado, czy sandacz amerykański, czy kanadyjski. No to są ryby naprawdę opłacalne i warto na nie polować. W tym przypadku z wędką, czy ze spinningiem. Kurde, cały czas jezioro nawiedza taka mgła. To chyba są duchy przodków Indian z Colorado. Tak mi się wydaje. A propos, zobaczcie, gdzie zarzucam. Tak między te dwie kępki. Dwie małe. I tam właśnie biorą różnego rodzaju pstrągi, łososiowate i inne tego typu rybki. Polecam. O, jak widać, coś wzięło. O kurde, i to nie małe. O? Miałem wyłączyć zapis, a tu poszło, kurna, w knieje. Ale idzie. No, coś eleganckiego wzięło. Krzyżówka Brutala, Hama i w ogóle nie wiem. Chodź tutaj, chamie ty. No, z 1,5 kilo ma pewnie. Medalowy łosoś Clarka. Ale czad, nie, fajne połowy są, naprawdę. Medalowy pstrąg medalowy pstrąg tęczowy wziął. Medalowy złoty pstrąg z Colorado i medalowy łosoś Clarka. No i pięknie. Jednak ten diagram nie jest z czapy wzięty, żeby powiedzieć z dupy. Ten diagram naprawdę opowiada nam, o której godzinie mniej więcej należy się udać, by łowić medalowe ryby. No jeszcze ważne jest, gdzie zarzucacie, także jak będziecie rzucać tam w te duchy tych przodków Indian, tam gdzie ja teraz patrzę, to będzie dobrze, naprawdę, zapraszam. Może kiedyś się spotkamy na tym łowisku. Tak kurna, cały czas łowię i powiem wam, że cały czas te duchy Indian z Colorado nawiedzają to jezioro. Zobaczcie, te mgły. Normalnie paranormal activity dosłownie. O kurna, co tu się dzieje? No nieźle. Spróbujemy zaciągnąć hamulec i jedziemy z nim. W końcu znowu coś ciekawego wzięło. Ale powiem wam, że sporo wzięło mi tych złotych pstrągów z Colorado. Chyba rekordowa ilość. O, kolejny medalowy pstrąg. Naprawdę sporo medalowych ryb. Także połów uważam za udany, chociaż jeszcze nie skończyłem, ale powiem wam, że mało tych ryb złowiłem, ale one są fajne, one są eleganckie. Jeszcze zobaczcie, cały czas tam mgła nawiedza te jezioro. Nic się nie... A może się trochę zmienia? I te duchy tych Indian cały czas mnie obserwują. Kurde. No i zobaczcie, ostatnio w którymś tam daily łowiłem tutaj i szukałem morona białego. Niestety nigdy nie udało mi się go złapać, natomiast dzisiaj w nocy taki moron wziął na grunt 75 cm na małego żywca. Dokładnie mniej więcej w tym miejscu, gdzie zarzucam na pstrągi. No i taka ryba, no niestety jest ciemno, więc nie widać. Chyba taka basowata mocno. Nazywa się moron biały. Ryba chwast, no mało pieniędzy, mało doświadczenia, ogólnie mało wszystkiego. To takie podsumowanie morona. Wow, pobiłem swój rekord osobisty takim moronem. No jedyny plus jest taki, że od dzisiaj taki moron biały pojawi się u mnie na tablicy ryb, tak, kolejnych. Natomiast
Jak widzicie, finansowo i exp praktycznie zerowy. A to ciekawostka. No, po raz pierwszy na żywca wzięło tu coś większego. Tak z ciekawości włączyłem nagrywanie. Chcę zobaczyć razem z wami, wspólnie, co to takiego może być, co wzięło na spławik. No pewnie jakiś pstrąg albo łosoś, ponieważ one też biorą na żywca. No, ciekawe. Chyba że jakiś monstrualny moron wziął. A nie, łosoś Clarka. No proszę bardzo, na małego żywca też bierze łosoś Clarka. No i elegancko. No i tak oto swoim rekordowym moronem białym zakończyłem dzisiejsze połowy. Także mój dzień z Fishing Planet się kończy. Oczywiście dla was za chwilę, jak to mówi Tomasz Hajto, nasz naczelny komentator piłkarski, za chwilę dla was truskawka na torcie, czyli podsumowanie. Zobaczymy, ile to wszystko kosztuje. No, powiem wam, że 25 kg drobnicy głównie i trochę medalowych okazów. No, było trochę tych medalowych okazów, aczkolwiek naprawdę tej drobnicy jest dużo w tej siatce, więc było to czasochłonne. Ja już zatrzymuję tego morona i udaję się sprzedać to wszystko. Okej. Jak widzicie, w nocy brały fajnie ryby, aczkolwiek drobnica, nic nie brało konkretnego. Niestety, tak więc tak to wygląda. No to co? Sprzedajemy ryby. Zobaczymy, ile to będzie. No proszę, całkiem nieźle. Oczywiście nie jest to to samo, co na sandaczach, prawda? Ja zapłaciłem 2800 za wyjazd. Exp 1600. Duży. Kurna, duży. Powiem wam, że jakby takie łososie brały i pstrągi, no to naprawdę można tutaj wbić expa trochę. No 1600, pomimo tego, że nie ma dużo pieniędzy, to można tu expić i sobie dobijać. Zobaczcie, no za chwilę 24, 24 level, za chwilę będę miał 25. Kurna, ale czad. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy daily i do usłyszenia. Jeżeli ktoś się pyta i chce wiedzieć, jak co i jak, to u mnie w informacji na kanale, o moim kanale, zobaczycie mniej więcej agendę, co, gdzie, kiedy i jak. Pamiętajcie, że live'y są zawsze w środę. Jeżeli przybędzie subskrybentów, no to pojawi się więcej może live'ów, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie bardzo wam dziękuję za dzisiejszy daily, za to, że oglądaliście i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.